Nowotwór zabrał z tego świata kolejną wybitną osobowość. Nasz kraj obiegła właśnie informacja o śmierci znanego muzyka, który współpracował z największymi muzami polskiej sceny. Wśród nich znalazła się m.in. Maryla Rodowicz, której bardzo trudno będzie pogodzić się z tak wielką stratą. Nowotwór znowu zebrał swoje śmiertelne żniwo. Niestety media po raz kolejny w ciągu ostatnich dni muszą przekazać światu bardzo smutną wiadomość. Tym razem dotyczy ona wybitnego muzyka jazzowego, który swoim talentem wspierał wszystkie największe gwiazdy polskiej estrady. Janusz Skowron zmarł w wieku 61 lat po przegranej walce z nowotworem. Nowotwór go pokonał. Nie żyje Janusz Skowron. Gazeta Wyborcza poinformowała, że Janusz Skowron od roku walczył z rakiem jelita grubego. Wszystko wskazuje na to, że nowotwór nie został zdiagnozowany odpowiednio wcześnie, aby można było stoczyć z nim wyrównaną walkę. Wybitny pianista zmarł na skutek zakażenia rany pooperacyjnej. Przygoda Skowrona z ukochanym instrumentem rozpoczęła się, kiedy miał zaledwie 6 lat. Wtedy zaczął uczęszczać na zajęcia w szkole dla niewidomych w Laskach. Kiedy ukończył 18 lat, rozpoczął edukację w pełnoprawnej szkole muzycznej. Jego debiut przypadł na rok 1979, kiedy to pojawił się w kwintecie Kazimierza Jonkisza. W latach 80. ciężko pracował na swoje nazwisko, co przyniosło wymierne rezultaty. Najpierw otrzymał szansę współpracy z zespołem String Connection Krzesimira Dębskiego, później występował u boku Tomasza Stańki. Janusz Skowron obracał się nie tylko w środowisku jazzowym. Udało mu się stworzyć bardzo owocne projekty z takimi tuzami jak Maryla Rodowicz, Perfect, Bain czy Lady Punk. Kariera muzyczna Janusza Skowrona na pewno należy do jednych z najbardziej udanych dróg zawodowych rodzimych muzyków. Głośno było o nim nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Za swoje usługi został dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Miało to miejsce w latach 2009-2017. Na swoim koncie posiada wiele najważniejszych nagród i wyróżnień przyznawanych przez środowisko muzyczne. Otrzymał m.in. nagrodę imienia Krzysztofa Kołumbi, czy też nagrodę Idol Fundacji Szansa.